Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych. To 18, przepraszam, wykład organizowany przez nas w ciągu ostatnich 2 lat, czy rozpoczynanego 3 roku. Korzystam z okazji, jeszcze jesteśmy na początku stycznia. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego w przyszłym roku. W tym roku, przepraszam, i w przyszłym roku jeszcze do 15 jakoś powinniśmy dotrwać, a potem zobaczymy, bo już mniej będzie od nas zależało. Bardzo się cieszę, że przyjął nasze zaproszenie pan profesor Jan Zielonka, który co prawda skończył studia w Polsce, a doktorat robił w Warszawie, ale od roku 82 stale pracuje na zachodzie Europy. Jak się Państwo przekonają, nawet akcent pan profesor ma już dość silnie tam pobrzmiewa, akcent kogoś, kto używa na co dzień wyłącznie język angielski. Pan profesor jest specjalistą, jego zainteresowania naukowe w ostatnich latach koncentrują się właśnie na problemie integracji europejskiej, ale również na, można powiedzieć, strategicznie znacznie ciekawszym i ważniejszym, istotniejszym problemie, jakim jest to, czy Europa i w jakim zakresie będzie partnerem Stanów Zjednoczonych, Chin Ludowych i Rosji w przyszłych paru dziesiątkach lat. Jest autorem kilku książek, których tytuły świadczą o treści właśnie zainteresowań oraz o tym, że pan profesor Zielonka ma doskonałą orientację w naszej transformacji i w tym, co ważnego dzieje się w obszarze naszych nauk politycznych czy europeistyki polskiej. W tej krótkiej informacji, którą dla Państwa przygotowaliśmy, tytuły tych książek są podane. Jest to, mówię, jak przedstawiają się ich polskie tytuły. Wszystkie są wydane w języku angielskim. Europa jako imperium. Istota poszerzonej Unii Europejskiej, Europa niedopięta, rozszerzenie i zmiany granic, czy takich, można powiedzieć, terytoriów granicznych Unii Europejskiej, konsolidacja demokratyczna w Europie Wschodniej. To dzieło ma 2 tomy. Wyjaśnienie paraliżu euro, dlaczego Europa jest niezdolna do działania w polityce międzynarodowej i wreszcie idee polityczne Polski, czy w Polsce współczesnej. Panie profesorze, bardzo proszę, pan profesor będzie mówił o tym, w jakim kierunku zmierza Europa. Tytuły dzieł pana profesora Zielonki wskazują wyraźnie, że chodzi o tę Europę, którą tworzy Unia, że Rosja to nieco inna Europa. Bardzo proszę, panie profesorze. Bardzo dziękuję panie prezesie za to zaproszenie, państwu za przyjście. Chciałem się dobrze przygotować do tego tematu dzisiaj, bo w gronie prawników tak zacnych nie rozmawiałem już od dłuższego czasu. Pytanie trudne. Wczoraj wieczorem poszedłem do wróżki. Powiedziałem, proszę panią, w jakim kierunku zmierza Europa? Ona tak na mnie popatrzyła i mówi, panie, co pan myśli?
Jakbym wiedziała, to bym tutaj nie siedziała i opowiadała bajki za małe pieniądze. Byłabym przynajmniej europosłem. Tam jest kasa, mówi. Wyszedłem z pustymi rękami, jak się domyślacie, więc z konieczności muszę wam dać odpowiedź akademicką na to pytanie. Jak mówili u mnie na wsi w młodości, każdy orze jak może. Co to znaczy akademicka? Akademicko, wiecie, jest tak, akademicki przede wszystkim trzeba wyróżnić trzy kategorie. Są rzeczy, które wiemy. Są rzeczy, które nie wiemy. I są rzeczy, które nie wiemy, że nie wiemy. Jak wiecie, to kategorię zawdzięczamy słynnemu filozofowi amerykańskiemu Rumsfeldowi, który poniekąd pracował dla Pentagonu, jak wiecie. Problem w tym, że te rzeczy, których nie wiemy, że nie wiemy, bardzo często decydują o tym, co się w ogóle dzieje. Nikt nie przewidział upadku muru berlińskiego dla przykładu, czy ataku Al-Kaidy na Nowy Jork. A jak wiemy, te wydarzenia zmieniły świat w sposób fundamentalny, w sposób, zaryzykuję powiedzieć, dużo bardziej znaczący niż jakikolwiek traktat czy z Maastrichtu, czy z Lizbony. Musimy po prostu, dlaczego ja o tym mówię, musimy mieć poczucie naszej słabości w zrozumieniu tego, co się jutro wydarzy. Musimy wiedzieć, że mamy taką tendencję do myślenia w kategoriach, że jutro będzie podobne do tego, co jest dzisiaj, a może tylko troszkę inne. I że jedynym naszym źródłem wiedzy jest historia, która jest tylko w części adekwatna do zrozumienia tego, co się wydarzy jutro. I jak wam inni mówią, że wiedzą lepiej, to ja bym z odrobiną ostrożności do tego podchodził. Ale oczywiście, jak idziecie do radia czy do telewizji, to nie można mówić, że nie wiemy, prawda? To trzeba udawać. Wiele z tych ludzi jest dużo mniej powiedzmy szczerych niż ta wymyślona wróżka. Co wiemy? Co wiemy? Wiemy, że kryzys bankowy przekształcił się w kryzys gospodarczo monetarny i ten z kolei się przekształcił w kryzys polityczny w Europie. Zresztą cały kryzys bankowy przyszedł z Nowego Jorku, nie przyszedł z Brukseli. Nie wiemy, czy kryzys bankowy i gospodarczy, czy gospodarczo-monetarny się skończył. Tego nie wiemy. Ale wiemy, że kryzys polityczny dopiero się zaczął. Dopiero się zaczął i trochę potrwa. Dlaczego? I jakie są przejawy tego kryzysu? Przejawów jest wiele i moim zdaniem to, co się dzisiaj dzieje, określa zupełnie, wyłania się z tego zupełnie nowa geografia polityczna Europy. Nie będę mówił o prawie, bo na prawie to wy się znacie lepiej. Zupełna nowa geopolityczna mapa Europy i trwa coraz bardziej zacięta walka o jej kształt. Przejawy. Przede wszystkim w większości krajów europejskich nastąpiło pęknięcie w ramach elit politycznych. A jak mówię w większości krajów europejskich, to po prostu ja rzeczywiście w Polsce nie jestem często, choć mój akcent wynika z tego, że jak moja mama mówi, ja seplenie w każdym języku, ale jeżdżę, zwłaszcza w tym okresie kryzysu, po wielu krajach. I to, co się widzi w większości krajów Unii Europejskiej, to jest to, że ten podział na lewicę, prawicę
praktycznie nie jest już najważniejszy. Że podstawowy podział pomiędzy polityczny w większości krajów europejskich jest pomiędzy nowymi i starymi elitami. Starymi, które w jakimś stopniu legitymizują projekt europejski, i nowymi, które kwestionują zasadność tej polityki. Weźmy kraje tak od siebie odrębne jak Holandia i Grecja. Dla mnie one są pięknym przykładem tego. Partia Geerta Wildersa i partia Syriza w Grecji nie mają ideologicznie ze sobą nic wspólnego. Jedna jest ultraliberalna, inna jest taka neokomunistyczna. Ale mają jedno wspólne. Że kwestionują projekt starych elit politycznych w obydwu krajach, zbudowanych na pilarze Europy. To ich łączy. Ich łączy bardzo skutecznie. To samo można we wszystkich, prawda, innych krajach pomyśleć o partii prawdziwych Finów. Z kraju do kraju widzimy to samo. Tego efektem jest to, że oczywiście, żeby odeprzeć nacisk tych nowych elit politycznych, stare partie się łączą. W Holandii udało się pokonać Wildersa, partii liberalnej i partii pracy, co teraz stworzyli rząd, zupełnie, prawda, chociaż ideologicznie, jeśli chodzi o poglądy gospodarcze, oni nic ze sobą nie mają wspólnego, stworzyli rząd, żeby odeprzeć jego, prawda, nacisk. Zresztą wygrali wybory, ale już dzisiaj partia Wildersa we wszystkich opinii badania publicznej jest numer jeden. Parę miesięcy już po wyborach. Także to nie jest tak, że się wygra i sprawa załatwiona. I stworzyli tę partię, ale głównie dlaczego temu premierowi Rutte udało się utrzymać fotel? Udało mu się utrzymać fotel, bo obiecywał, że pieniądze holenderskiego podatnika nie pójdą do Grecji. I wielu innych robi to samo, z różnym skutkiem. Pani Radicowa, premier Słowacji, straciła fotel, chociaż obiecywała Słowakom to samo, że pieniądze słowackie nie pójdą do Grecji, ale przegrała wybory. Prawda? I to pęknięcie oczywiście jest dużo mocniejsze w tych krajach, które są na fali kryzysu, albo które czują się jakoś bardziej dotknięte kryzysu. Nie, dotknięte kryzysem to znaczy zawsze, że jesteś dłużnikiem, czasami jako jesteś kredytodawca, dlatego że myślisz, że wszyscy chcą wydać twoje pieniądze. Ale nawet w krajach, gdzie niby stare elity zwyciężyły, jak Francja, piękny przykład, nie ma bardziej tradycyjnej partii w Europie jak francuscy socjaliści, czy Niemcy, gdzie wygląda na to, że stare elity sobie jakoś radzą, one są pod ogromną presją opinii publicznej. W Niemczech, w kraju, w którym prawda, właściwie w którym Europa jest słowem świętym i nie można powiedzieć, nie mówi się specjalnie o interesie niemieckim bez jakoś połączenia z interesem europejskim. Według ostatnich badań połowa Niemców uważa, że ich kraj by miał się lepiej, gdyby był poza Unią Europejską. No to nie są żarty. To oczywiście to oznacza, że następuje przetasowanie wewnątrz tych krajów polityczne, na którym oczywiście bardzo łatwo, na tych sentymentach bardzo łatwo zbić kapitał polityczny. I możemy sobie powiedzieć, że w Polsce na szczęście tego nie ma, ale ja się pytam, na jak długo. A będziemy wiedzieli, gdy się zacznie poważna dyskusja na temat euro. I zobaczymy, jak długo ten konsensus proeuropejski przetrwa. Drugie zjawisko to jest pęknięcie wspólnoty albo solidarności europejskiej.
bo oni zawsze byli biedniejsi, bogaci, duzi, mali, wiecie, ci, którzy piją wino, ci, którzy piją piwo, ci, którzy są protestanci, katolicy. Europa była zawsze zróżnicowana, ale zasadą integracji europejskiej było, że wszyscy są równi, że prawa europejskie stosowane są w takiej mierze do wszystkich. To moim zdaniem nie jest już akceptowane. To nie jest już akceptowane, że ten projekt praktycznie upadł już, jest w gruzach. Europa jest oficjalnie podzielona na centrum i peryferię. I na tych kredytodawców, którzy się dumnie nazywają, że mają trzygwiazdkowy ranking, prawda, od tych agencji rankingowych, i tych, którzy oni nazywają pogardliwie PIGS, prawda, to znaczy kraje południa strefy euro, chociaż do tego dołącza Irlandia, prawda. Sfera euro prawdopodobnie będzie miała nie tylko odrębny system decyzyjny, ale odrębny budżet. A jak się stworzy odrębny budżet, to trzeba go będzie zlegitymizować. I ja rozumiem od iluś tam parlamentarzystów europejskich, że się poważnie w kuluarach nieoficjalnie dyskutuje nowy parlament, nie tylko nową izbę. I wtedy mówimy o dużych pieniądzach, tam, żeby, prawda, gwarantować, to mówimy o skali gospodarczej, która jest dużo większa niż finanse w ramach funduszów rozwojowych czy strukturalnych. To mówimy o zupełnie innych pieniądzach. I one oczywiście będą wymagały zupełnie innej legitymizacji. Nie? I nie jest jasne, co zostanie członkom drugiej czy trzeciej kategorii. Nie jest do końca jasne. I co gorsze, jest rzeczą normalną dzisiaj, nie tylko mówienie o tak zwanych krajach peryferium Europy. To w ogóle słowo w peryferium weszło do języka naszego, przynajmniej w krajach zachodnich, jako jest zupełnie rzecz normalna. Prawda? Dzisiaj się mówi o pełnoprawnych członkach nie tylko Unii, ale sfery euro jako kraje peryferium Europy. To jest zupełnie normalne określenie dzisiaj. Ale co gorsze, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy państwa silniejsze, bogatsze tworzą prawo dla państw słabszych. To słynny Fiscal Compact, nie wiem, ten ostatni traktat, nie wiem, jak się to na polski tłumaczy. Ten żargon europejski jest w ogóle, ja się nie dziwię, że czasami ludziom się przewraca w oku, bo tego nawet nie można przetłumaczyć na język normalny. Ale ten ostatni traktat, ja jeszcze nie spotkałem polityka niemieckiego, czy holenderskiego, który by uważał, że te zasady, które zostały wypracowane i obostrzenia i ten nadzór, prawda, nad tymi krajami, gdzie, że one muszą przedstawić budżet komisji, znaczy nawet nie komisji, tylko specjalnemu ciałowi takiemu, zanim on pójdzie do parlamentu danego kraju, żeby one kiedykolwiek uważały, że to prawo będzie się stosowało do nich. To prawo jest dla tych, którzy oni uważali, albo są niewydolni, albo oszukiwali, a do tego wrócimy później. Prawda? Czegoś takiego dawniej nie było. A jak wiemy, historia, nawet najnowsza integracji europejskiej, pokazuje, że to jest bardziej skomplikowane. Bo pewne reguły traktatu z Maastrichtu na temat dyscypliny makroekonomicznej zostały też napisane dla tych słabszych, głównie dla Włochów w tym czasie,
A jednak pierwszy kraj, który je oficjalnie złamał, to były Niemcy i Francja, prawda? Także rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, ale cała idea, że się pisze prawo praktycznie dla innych i żeby... Jak ja spytałem się miejskiego parlamentarzysta, no to co? Co będziecie dawać swój budżet najpierw do Brukseli, do tego specjalnego ciała, żebym popatrzył na mnie, jakbym spadł z choinki. To jest dla innych. To jest moim zdaniem podstawowy problem. Następna rzecz to jest pęknięcie w ramach trzonu europejskiego. Ten trzon nigdy nie był za mocny, ale jakiś był. Praktycznie doszło do rozwodu francusko-niemieckiego z powodu, jakich znacie. Holendrzy i Finowie, który by się wydawało, utworzył tu grupę kryzysodawców wspólnie z Niemcami, praktycznie uważają, że Niemcy są zbyt toleracyjni i tacy polubowni. Nie wiem, czy pamiętacie, w lecie po decyzji Rady Europejskiej ministrowie Finlandii i Holandii i Austrii stworzyli deklarację, że praktycznie cała ta umowa, o której prasa pisała, oni się po to specjalnie nie podpisali i w ogóle oskarżyli Niemcy o to, że się z państwami południa dogadały i oni tego nie chcą. I później było, nie wiem, czy zauważyliście, oświadczenie ministrów spraw finansowych, do których dołączył się niemiecki minister, które wyjaśniło, o co tu tutaj w tej uchwale chodzi, ale to było odrębne oświadczenie, to nie było tutaj komunikat, prawda, po posiedzeniu Rady Europejskiej. Czyli nawet ten trzon kredytodawców nie jest zjednoczony. Włochy i Hiszpania, które były w dużej części takim czynnikiem stabilizującym w ramach tego trzonu przez wiele lat, bardzo proeuropejskie kraje, duże o znaczeniu, ale nie tak agresywne, prawda, często w podejściu jak Francja, dzisiaj praktycznie są zajęte swoimi problemami i starają się załatwić swój biznes w ramach tego trzonu, a nie europejski biznes. Wielka Brytania, która zawsze była tak jedną nogą, drugą nie, jednak stanowiła jeden z najważniejszych krajów wspólnoty w wielu dziedzinach, na przykład obronności, czy jeśli chodzi o usługi finansowe. To Wielka Brytania była częścią tego członu. Pamiętacie, jak euro, pierwszy kryzys euro, kogo zaprosili? Premiera Browna na zebranie, które nie było w ogóle przewidziane w żadnym traktacie. Oni nie są w euro, ale zaprosili go na to zebranie i właściwie jego idee dominowały na tym zebraniu. Dzisiaj oni są zupełnie poza. Czyli brak przywództwa. Widzimy bardzo jasno, że to przywództwo się przesunęło z Brukseli do Berlina, ale to przywództwo nie jest przywództwem praktycznie. Bo nie widać, wiecie, przywództwo oznacza, że się dba o interesy wszystkich, a nie tylko przywódcy, prawda? I że się ma jakąś strategię długofalową, a nie tylko załatwianie tutaj, okej, dzisiaj zarabiamy, bo możemy pożyczyć pieniądze za nic, prawda? I na krótką okres zarabiamy, a się cały statek w międzyczasie tonie, prawda? To nie jest przywództwo. I nie ma, właściwie, to nie jest to, co się wszyscy obawiali, że Niemcy tutaj wprowadzą jakiś rząd hierarchiczny. Nie, nie ma tego. To jest trochę takie rozlazłe wszystko. Kolejna przejaw tego, co się dzieje, to jest to, że te trzy teatry, na których się odbywa ten dramat europejski, są od siebie zupełnie rozdzielone i się nawet wzajemnie blokują. Jakie są te teatry? To jest teatr gospodarczy, polityczny, instytucjonalny, europejski. W teatrze gospodarczym oczywiście teatr gospodarczy jest globalny, nie europejski. Jest globalny i głównym kryterium sukcesu jest zysk.
w teatrze politycznym, teatry polityczne w Europie są stricte narodowe, a głównym kryterium jest oczywiście wygranie wyborów. I teatr instytucjonalny polega na pisaniu reguł i prawa europejskiego. I on jest jedynym takim teatrem europejskim. I te teatry praktycznie się nigdzie nie spotykają. To, co na przykład rynki od jakiegoś już czasu naciskają, żeby wprowadzić to Eurobonds, prawda, jak to się po polsku nazywa? Obligacje europejskie. To nie jest ani przewidziane traktatami, trzeba by zmienić traktat, a rządy w kategoriach politycznych, zwłaszcza tych kredytodawców, się w ogóle na to nie chcą godzić. I tak można iść jedna sprawa po drugiej. Teatr praktycznie instytucjonalny europejski jest najsłabszy tutaj. Ale to już nie chodzi o to, który jest słaby, który jest mocny. To chodzi o to, że one są zupełnie jak z innego świata. Te teatry polityczne są zupełnie od siebie rozdzielone. Nikt nie zna ani... W ogóle cały scenariusz jest napisany w takim kulturowym, historycznym kontekście, który jest zupełnie niezrozumiały dla innych. Mogę wam powiedzieć, jak mnie jest trudno wytłumaczyć dyskusję przyciągającą się na temat sprawy smoleńskiej kogokolwiek z zagranicy. Tak jak nikt prawdopodobnie tutaj nie rozumie, co się w ogóle dzieje, jak to się dzieje, że Berlusconi wraca do polityki i być może wygra wybory. No. A jego największym przeciwnikiem jest Pepe Grillo, który w ogóle nawet odmawia wchodzenia do telewizji. Jest blogerem i komediantem. To tego nie da się wytłumaczyć nikomu z zewnątrz, prawda? I tak możemy iść dalej, dalej, dalej. Są to po prostu... A teatr gospodarczy, jak wiecie, to nie jest tylko Europa. To jest cały świat. Operacje finansowe są zupełnie w sposób globalny. I my żeśmy zrobili rzeczy, które są... Jak się ten cały kryzys zaczął, to podjęliśmy decyzje, które mają konsekwencje w ogóle na wiele lat, o które się toczyły rewolucje, bez mrużenia oka. Jaką decyzję podjęły wszystkie państwa europejskie, rządy, jak zaczął się kryzys bankowy? Żeby pokryć długi banków z kieszeni podatnika narodowego, nie europejskiego. Po pierwsze, ta decyzja wymagała tego, że się sektor finansowy dało się priorytet poza wszystkimi innymi sektorami gospodarczymi, że banki znacjonalizowano, a nie zeuropeizowano, chociaż żaden z tych banków, za wyjątkiem tych malutkich, nie był praktycznie narodowy. One wszystkie operują na rynku nie tylko europejskim, ale globalnym. I że przeciętny podatnik pokryje długi tego sektora finansowego, kto zna się w kłopotach. A możemy dyskutować, czy się znalazł w kłopotach z uwagi na czynniki obiektywne, czy po prostu hostaplerstwa. Na ten temat nie chcę wchodzić. Historia pokaże. Ale decyzje takie się podjęły. I konsekwencje tych decyzji są ogromne. Bo oczywiście, jeżeli państwo przejmie zobowiązania banków, na które właściwie nie jest w stanie zapłacić, to wtedy jest państwo niewypłacalne. Nie? To jest jedna konsekwencja. Stąd się wzięły problemy Grecji na przykład, czy Irlandii. Nie tylko, że jest państwo niewypłacalne, ale jedynym sposobem, żeby zmniejszyć problem tej wypłacalności, to jest gdzie obciąć? To jest obciąć wydatki publiczne. I stąd się to wzięło dzisiaj w naszym rozumieniu kryzysu, że no, wszystkim są winni renciści, bo oni kosztują państwo najwięcej. A już w dyskursie niemieckim, zwłaszcza ci renciści Grecy, którzy siedzą w słońcu, piją uzo, prawda, a my tutaj ciężko pracujemy. Nie? Ja zawsze mówię, że praktycznie to jest
trochę niesprawiedliwie, bo niepełnosprawni kosztują państwo jeszcze więcej. Może być. Ale to jest mechanizm podejmowania decyzji, ponieważ te wszystkie trzy teatry są zupełnie od siebie niezależne. Co więcej, nastąpiła sytuacja, w której cztery podstawowe projekty europejskiej integracji praktycznie się nawzajem podważają. Jakie to są projekty? Jedno to jest euro, drugie to jest wspólny rynek, trzeci to jest kwestia rozszerzenia, to znaczy stabilizacja naszych granic w regionie i czwarty to jest wzmocnienie globalnej pozycji w Europie, Europy w świecie, prawda? I to ostatnie wydaje wam się, że to jest bez znaczenia, bo my tam nie jesteśmy potęgą wojskową, bo to nie chodzi o wojskowe, to nie chodzi o to, czy my tam ślemy żołnierzy do Indonezji, prawda, czy do Konga. Nie. Nasza pozycja w świecie Europy polega na tym, że my mamy pewne wartości. Jakie są te wartości społeczne? Że ludzie mają wakacje, że mają renty, emerytury, że mają pewną kontrolę tego, co jedzą, że jak pójdziesz do sklepu, to nie od razu rozchoruje się, a być może umrzesz, że oddychasz, że pijesz czystą wodę. To są normy, które my żeśmy wywalczyli przez ileś tam lat w Europie. Problem polega na tym, że jeżeli my chcemy te normy, obserwacja tych norm kosztuje, bo trzeba zapłacić pracownikowi minimalną pensję, bo trzeba, bo się nie pozwala dzieciom, żeby pracowały, bo się daje urlopy macierzyńskie matkom, bo chcemy pojechać na urlop przynajmniej 3 tygodnie, że chcemy przejść na emeryturę. No ale w sytuacji, kiedy inne kraje nie obserwują tych samych reguł, nasze produkty są za drogie. I nie jesteśmy w stanie wytrzymać konkurencji. A jeżeli nie jesteśmy w stanie utrzymać konkurencji, jeżeli nie nałożymy na nich tych samych wzniosłych norm, to po prostu nie będziemy w stanie cieszyć się tym, co mamy. Także te problemy, to są, widzicie, te cztery projekty europejskie, one są bardzo ze sobą związane, bo pokazamy wam ten globalny, bardzo ma duży wpływ na ten pierwszy czy drugi. A już świetnie wiecie z naszego doświadczenia, że właśnie rozszerzenie Unii jest tym czynnikiem też pobudzenia wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa międzynarodowego. Ale dzisiaj jesteśmy w sytuacji, że żeby ratować euro, mamy duże szanse, że po prostu zniszczymy wspólny rynek. Bo załóżmy, że Brytyjczycy powiedzą do widzenia, a może za nimi jeden czy drugi, jeszcze inny, drugi kraj, to nasz wspólny rynek będzie miał poważne problemy. Bo tak się złożyło na przykład, że jeśli chodzi o finanse, usługi finansowe, 80% usług finansowych Europy jest w Londynie. Nasze wszystkie regulacje na temat wspólnego rynku bez Anglików będą miały dużo mniejsze znaczenie. Wszystko to ma ogromne znaczenie. Będę trochę szybciej, ale jak widzicie, sprawy się komplikują. Wszyscy wiemy również, że kolejnym przejawem jest to, że nie mamy specjalnie mechanizmów demokratycznej legitymizacji, jakim się cieszą państwa. Nie mamy tych mechanizmów w Europie. Na czym jest legitymizacja głównie w Europie oparta? Nie na demokracji, bo wszyscy wiedzą, że nasze narodowe parlamenty i sądy funkcjonują lepiej niż europejskie, prawda? Dlaczego chociażby? Bo są bliżej wyborców. No, tak prosta zasada, nie muszę wchodzić w detale. Ten temat akurat wy dużo lepiej znacie niż jakikolwiek inny. Ale legitymizacja głównie Europy opierała się na skuteczności. Że Europa jest w stanie poprzez swoją wielkość obronić nas przed skutkami globalizacji, czyli po prostu będziemy bardziej skuteczni, jeżeli się zjednoczymy. Bo będziemy mieli większy rynek, na którym będziemy mogli funkcjonować, bo będziemy mogli właśnie być dużym aktorem i silnym, jak rozmawiamy z Ameryką czy Chinami, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że z legitymizacją
która jest oparta tylko na skuteczności, to jest, ona jest dobra na dobrą pogodę. A jak wiecie, pogoda czasami jest dobra, czasami jest zła. I jak w Stanach Zjednoczonych, taki sam, dlaczego w Stanach Zjednoczonych ten sam kryzys nie wywołał kryzysu, ten sam kryzys bankowy nie wywołał kryzysu politycznego tak jak w Europie? Dlatego, że jak w Stanach Zjednoczonych, jak rząd nie jest skuteczny, to wyborcy wyrzucają chłopców na zieloną trawkę i biorą innych. W Europie tego nie można zrobić. W Europie jedyną rzeczą, którą wyborcy mogą zrobić, to powiedzieć swojemu parlamentowi czy rządowi, żeby zawetował to czy tamto. Ale to jeszcze bardziej obniża skuteczność. I nikt nie wie, co z tym fantem zrobić. I wreszcie ostatni rzecz, której żeśmy się w czasie tego kryzysu nauczyli, to, że nie ma mechanizmu redystrybucji w ramach Unii, jakim dysponują państwa. Budżet publiczny, wydatki publiczne w państwach nowoczesnych osiągają pomiędzy 40-60%. Budżet publiczny Unii jest 1%. I co z tym można zrobić? Jak? Jest oczywistą rzeczą, że wspólny rynek i waluta premiują silniejsze gospodarki. A efekt tego jest właśnie ten, który widzieliśmy w sprawach euro. Że biedniejsi, zamiast doganiać silniejszych, praktycznie zostają z tyłu. I nie ma mechanizmu redystrybucji, dlatego że założono, że rynek to rozwiąże. Że rynek będzie mechanizmem, który, prawda, wyrówna produktywność Grecji i Niemiec. Efekt tego założenia możecie zobaczyć dzisiaj. Ja kursowałem pomiędzy Grecją a Niemcami w tym roku wiele razy. Mogę powiedzieć, że jest duża różnica. I nie ma mechanizmów, że euro pozbawiło państwa pewnych mechanizmów sterowania swojej gospodarki, ale nie stworzyło mechanizmu, którym by właśnie pozwalał tym biedniejszym i słabszym doganiać silniejszych i mocniejszych. I to prawda. Biedni oszukują. A co mają robić? Ja nie bronię. Grecy sami się przyznali, że oszukiwali. Ale pytanie jest, gdyby nie oszukiwali, byliby w lepszej pozycji? Jak patrzymy na wszystkie te kraje, które upadły, każdy z nich jest zupełnie inny. Grecja, Portugalia, Irlandia, Hiszpania. Hiszpania nawet nie miała długów żadnych. Znaczy długów w porównaniu do innych krajów, prawda? Sfery. A jednak skończyli tak samo. Ja nie mówię tutaj, że rząd nie ma znaczenia, co robi. Ma znaczenie. Berlusconi przez większość okresu swojego rządu realizował głównie swoje prywatne interesy, a nie interesy swojego państwa. To oczywiście ma znaczenie. Ale prawdą też jest, że nie było mechanizmu, w którym ci słabsi mogliby doganiać silniejszych. I oczywiście, a dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, że ci Grecy, którzy są winni, oczywiście, że są winni, jak mogą przez ileś tam lat jeść kamienie, pić wodę deszczową, i tak nie dogonią. I można im przyłożyć jeszcze bardziej kijem, ale jak ja kiedyś powiedziałem, z biednych już się więcej nie wydobędzie. I wynikiem wszystkich tych procesów jest brak zaufania, zaufania do współpracy europejskiej, brak zaufania do znalezienia wyjścia z tego kryzysu i możliwości dalszej integracji. I problem nie polega na tym, ja wam nie chcę, ja nie uważam, że jak prasa brytyjska pisze, że to wszystko się jutro zawali. Nie. Ale jak świetnie wiecie, jak kupujecie dom czy mieszkanie, jest szansa, że 20 czy 30%, że to się rozleci jutro,
a masz wydać dużo pieniędzy, to się 3 razy zastanowisz, czy to warto. Taki jest problem dzisiaj Europy. Problem nie jest taki, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Problem jest taki, że ludzie muszą w to zainwestować dużo i jest szansa, że z tego nic nie wyjdzie. I to nie jest najlepszy moment, żeby inwestować, jak się domyślacie. Zaufanie można odbudować, moim zdaniem, przedstawiając wiarygodny projekt wyjścia z kryzysu i popychania dalej integracji. Problem w tym, że takiego projektu, moim zdaniem, nie ma jeszcze. On się może narodzić, ale go jeszcze nie ma. Co jest właściwie na stole, to są propozycje, które my znamy, jeszcze z dyskusji nad traktatem, nad Konstytucją Europejską, żeby wprowadzić drugą izbę parlamentu z narodowymi parlamentami, żeby wybrać prezydenta Komisji Europejskiej w wyborach bezpośrednich. Możemy dyskutować, czy to pomoże, czy nie, ale to jest tak, jakby dać aspirynę choremu na raka. No. Brakuje całościowej wizji wyjścia z kryzysu i wzmocnienia procesu integracji. I mówi się coraz więcej na temat budowania unii politycznej na bazie unii monetarnej i gospodarczej. Ale każdy z tych, który mówi na ten temat, ma co innego na myśli. I ja zawsze mówię, problem nie polega, włączywszy ministra Sikorskiego, który tą ideę podniósł. Każdy z nich ma co innego na myśli. Ja się zawsze pytam, tym, którzy, jeżeli chcemy zbudować Unię Polityczną, możemy dyskutować, czy jest to zasadne, czy nie, ale należy odpowiedzieć, czy wyborcy w Niemczech i Holandii są gotowi na poważny transfer ich pieniędzy do Grecji i Hiszpanii? To jest pytanie. Czy niemiecki sąd konstytucyjny, francuski parlament narodowy są gotowe swoje uprawnienia delegować do sfederowanej Europy? Czy rządy Polski, Włoch, Belgii są gotowe wykonywać instrukcje z Brukseli w sprawach tak delikatnych jak obrona narodowa? Będziemy słuchać? Gdzie kupić helikoptery z Brukseli? Dotychczas nie słuchaliśmy. Najbardziej proeuropejski kraj w Europie. Czy jest pewność, że państwa niezaproszone do federacji się z tym pogodzą bez kłótni? To są pytania, na które trzeba odpowiedzieć, a nie abstrakcyjne, prawda, że zbudujemy. Pytania są bardzo konkretne. Ja zawsze mówię, jeżeli odpowiedź na te pytanie jest negatywna, to trzeba zastanowić się nad inną formułą. Ja nie wiem, jaka formuła jest lepsza, ale tą formułą, którą ja widzę, która się wyłania i na tym skończę, jest, moim zdaniem, Europa nie idzie w kierunku federalnym, ale idzie w kierunku imperialnym. A ja mówię nad imperialnie bez konotacji historycznej, prawda? Tylko bardziej właśnie, jak powiedziałem, w kategoriach naukowych, bo ja tylko w kategoriach naukowych jestem w stanie mówić. Nie jestem i nigdy nie byłem politykiem ani prawda, filozofem. Imperium, bo nie widzę, by państwa narodowe delegowały większość swoich uprawnień do nowej Federacji Europejskiej, a to oznacza, że Europa zostanie w dalszym ciągu skomplikowanym molochem z wieloma różnymi podmiotami politycznymi o różnych wpływach i autonomii. Imperium, bo władza będzie miała źródło w sile, a nie w demokratycznej legitymizacji. Przykład Grecji i Hiszpanii jest dość pouczający. Państwom tym pozwolono zmienić rząd w wolnych wyborach, ale nie pozwolono zmienić polityki. Dzisiaj one mogą zmienić rząd, ale nie politykę.
imperium, bo zamiast postępującej społecznej i gospodarczej konwergencji, będziemy mieli rosnący podział pomiędzy metropolią i peryferią. Mój bułgarski kolega niedawno napisał piękny esej, mówiąc, no, dawniej Bułgarzy byli w peryferium, ale teraz jesteśmy w peryferium trzeciej kategorii, bo Grecy i Hiszpanie są peryferium, nazwijmy to pierwszej kategorii. Pytanie podstawowe dla nas, jeżeli to, co mówię, ma jakiś sens, jest, czy warto podtrzymywać przy życiu tego typu imperium? Bo to imperium, powiedzmy sobie szczerze, z tego, co mówię, nie jest ani zbyt efektywne, szczodre czy demokratyczne. Czy warto o to walczyć? Moja odpowiedź jest tak, warto, bo alternatywy są dużo gorsze. Alternatywy są dużo gorsze, dlatego że imperium europejskie rządzone z Brukseli, raczej niż z Berlina, pomaga zapomnieć o upiorach przyszłości. Dlatego, choć efektywność cierpi z uwagi na konieczność kompromisu pomiędzy wieloma państwami Unii, ale bez tej konieczności szukania kompromisu byśmy mieli jeszcze mniej demokracji, a nie więcej. Może to imperium nie jest zbyt szczodre dla swoich członków, ale też ich nie wyzyskuje. Polityka zagraniczna tego imperium jest często kłębkiem pustych deklaracji, ale przynajmniej nie wpędziła nas w żadną wojnę. Tak długo jak nie ma lepszych alternatyw, nie ma powodu, by grzebać Europejską Unię, nawet w tym imperialnym wydaniu. Ale do tego trzeba przekonać nie tylko nas, ale też Niemców i Greków i wielu innych. I stąd powiedziałem, że odpowiedź na to pytanie, które postawiliśmy, nie jest takie proste. Kryzys bankowy i gospodarczy być może nam się udało trochę przytłumić, ale kryzys polityczny dopiero się zaczął. To tyle. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo dziękuję za, myślę, znakomite wprowadzenie do wielogodzinnej dyskusji, na którą nie mamy czasu. Ale czas musimy znaleźć. Ja może na początek miałem dwa takie pytania. Czy warto być peryferium imperium, albo jeszcze inna alternatywa, czy warto być peryferium, peryferium? I drugie pytanie, czy Unia Europejska w tym obecnym czy zmodernizowanym jakoś kształcie może istnieć bez Wielkiej Brytanii czy bez Anglii, z jej potęgą know-how finansowym, z jej potęgą militarną, z jej potęgą dyplomatyczną i z jej specjalnymi stosunkami z USA. Chcę, żeby od razu odpowiedział, czy... Może. My nie wiemy, czy Wielka Brytania odejdzie z Unii. A jeżeli odejdzie... Albo jaką cenę każdy zapłaci za... Tak, i nie wiemy też, jeżeli to będzie rozwód, nie wiemy, czy to będzie rozwód, nazwijmy to tragiczny czy polubowny. Tego nie wiemy. Nie wiemy również, czy w ogóle Wielka Brytania utrzyma się w kształcie takim, jaki jest. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, problem tego, kto płaci za kogo, nie jest tylko problemem w Unii Europejskiej. To jest problemem w różnych krajach europejskich, między innymi w Wielkiej Brytanii. Bo Szkoci w szczególności chcieliby podejmować decyzje sami
I jak wiecie, będzie referendum w tej sprawie, ono nie będzie obowiązkowe, ale wynik tego referendum będzie miał duże znaczenie. Oczywiście kryzys euro tutaj w Wielkiej Brytanii trochę ustudził reakcję Szkotów, dlatego że Anglicy bardzo szybko zaczęli mówić do Szkotów: okej, chcecie mieć odrębny rząd, to musicie się pożegnać z funtem sterlingiem. Ale czy funt sterling będzie taką atrakcją za 3 lata w porównaniu do euro, to musimy się dopiero przekonać. Bo nie możemy, bo to nie jest tak, że na to są gwarancje, że dzisiaj euro jest w kłopotach, a funt sobie dobrze radzi. Ja świetnie pamiętam, jak na początku lat 90. kanclerz Le Monde wydał mnóstwo pieniędzy, żeby ratować fund brytyjski, żeby został w systemie monetarnym Europy. I jeden spekulator, George Soros, go po prostu na kolana położył. Tak żebyśmy sobie czasami, żeby nam się nie wydawało, że Brytyjczycy zawsze są w stanie obronić pozycję funta. Obecna gospodarka rządu konserwatywnego nie przynosi specjalnie zapowiedzianych rezultatów, a Wielka Brytania jest jednym z najbardziej zadłużonych krajów w Europie. Także ja nawet nie wiem, czy będziemy negocjowali z Wielką Brytanią za jakieś parę lat. A oni nie wiedzą, czy będzie Unia Europejska, z którą będzie można negocjować. To może brzmieć bardzo abstrakcyjnie, ale sam fakt, że w ogóle można na ten temat poważnie rozmawiać, daje powód do myślenia. Ja nie mówię, że to się wszystko stanie, ale to są realne opcje dzisiaj. Jak wiecie, Stany Zjednoczone bardzo zrobiły taki, właściwie powiedziały to, co zawsze nieformalnie mówiły, ale w sposób bardzo taki zdecydowany, publiczny. On niedawno, podsekretarz stanu do spraw europejskich w administracji Obama, Gordon, powiedział bardzo ostro, że w Wielkiej Brytanii powiedział, że uczestnictwo w Wielkiej Brytanii w integracji europejskiej jest sprawą podstawowego interesu amerykańskiego. Ale jak wiecie, Ameryka nie ma już takich wpływów jak dawniej i w Wielkiej Brytanii właśnie w tym teatrze narodowym decydują czynniki rozgrywki politycznej już nawet nie w parlamencie brytyjskim, ale w ramach partii konserwatywnej jako takiej. I co z tego wyniknie, to ja nie wiem. Wiem, że w ostatnim weekendzie iluś tam znanych konserwatywnych polityków napisało albo miało wystąpienia telewizyjne, w którym mówiła, że właściwie polityka Kameruna będzie de facto prowadziła do ich wyjścia z Unii, chociaż on mówi, że nigdy to nie jest jego, nie jest jego celem. Niezamierzone efekty są rzeczą codzienną w polityce. Nikt nie idzie na potarczkę, zakładając, że przegra. Prawda? Problem w tym, że jest wiele krajów w Europie, na przykład Holandia czy Szwecja, Irlandia, które sobie nie wyobrażają współpracy w ramach Europy bez Wielkiej Brytanii, na przykład w kategoriach usług finansowych. Dlatego, że jeśli chodzi o model prowadzenia bankowości w Holandii, kraj, który dobrze znam, jest dużo bliższy systemu brytyjskiemu i taki bardziej liberalny, anglosaski. I Holendrom niekoniecznie po drodze z Niemcami, a już na pewno nie z Francją, jeśli chodzi
o politykę gospodarczą, a zwłaszcza gospodarczo-finansową. A czy elity holenderskie wyobrażają sobie Europę bez Polski? Wie pan, ja trudno powiedzieć. Wie pan, jest taka propozycja, która nie wyszła z Holandii, ale jest dosyć popularna w Holandii. Jej liderem w Niemczech jest Olaf Hanke, żeby stworzyć tylko Unię Monetarną krajów, nazwijmy to, luteransko-protestanckich, północnych, a hanzeatycko taką Unię. Z historii pamiętam, że tylko Gdańsk by się pod to podpisał. Ale Szczecin, rozumiem, nie należy do najbogatszych miast w Polsce. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tych pomysłów się mnoży. Olaf Hanke, który był szefem przedsiębiorców niemieckich, jest bardzo wpływową osobą i on po prostu agituje za tym, że Unia Monetarna powinna być tylko w ramach tych krajów, które po prostu przestrzegają reguły, które są, powiedzmy, tego nie mówi, ale bogate i które są praktycznie bankierami Europy. I że ona wtedy ma sens, bo z tymi z południa, już nie mówiąc, to po prostu na im nie po drodze. Spytałeś się Olafa Hanke, czy Polska jest na tyle protestancka, że się znajdzie w jego kategorii. Do dzisiaj się tego nie wymienia. Moim zdaniem pomysł taki nie przejdzie, chociaż ma dużo poparcia, ale on dodaje, nie przejdzie między dlatego, że słuchajcie, przecież oni nie wzięli, moim zdaniem, Grecji się, czy Włoch nie wzięto do Unii Monetarnej dlatego, że się nad nimi zlitowali. Cały problem polega na tym, że czym większa ta Unia Monetarna, tym większy ekonomiczny zysk. I że nikt nie wierzył, prawda, Włochom, że oni tak specjalnie będą robili to, co im się powie, ale były kalkulacje gospodarcze. Czy mniejsza Unia Monetarna, dlaczego Benelux, prawda, nigdy nie stał się potęgą gospodarczą, bo byli za mali. Więc w kategoriach gospodarczych rozmiar ma bardzo duże znaczenie. W tych kategoriach Polska ma duże znaczenie, prawda? Ale mapy, mentalne mapy polityków zachodnich nie są często oparte na kalkulacji gospodarczej. Są często oparte na tym, co ja nazywam orientalizmem, wiecie. To jak pamiętacie, nie wiem, czy wy, prawnicy, to znacie, co pisał Voltaire na temat Europy Wschodniej, prawda? Że to jest zupełnie obszar barbarzyński, chociaż nigdy w tej Europie Wschodniej nie był. I nawet go nie przekonała do tego Katarzyna II, która mu pokazywała, że Rosja jest tą ostoją Europy w wojnie z islamizmem, terrorystami islamskimi, którzy zniewalają kobiety. Wtedy to była Turcja, prawda? Mapy mentalne polityków na Zachodzie są dosyć bardzo skomplikowane. I cokolwiek byśmy robili, to nie jest to takie proste. Ja mieszkałem i pracowałem w trzech krajach zachodnich i mogę wam przy rynku opowiedzieć wiele przykładów na orientalizm. Ale my też tę samą rzecz praktykujemy do naszych sąsiadów na wschodzie czy południu. No, że niestety tak to już jest. Ja znam wielu polityków holenderskich, którzy byli zawsze za wejściem polskim do Unii. Znam wielu takich, którzy byli absolutnie przeciwni i później po prostu zostali, jak się to mówi, przekupieni w niedyplomatycznie. Także trudno mi powiedzieć. Na temat peryferium, może ja wrócę później, bo żebyśmy dali. Tak, bardzo proszę.
Proszę się przedstawić. Dobrze. Kamil Kamiński. Ja chciałem się, jestem współpracownikiem pana Stefana Kawalca i chciałem się odnieść tutaj do słów o Hanslafu Henkl, którego znam skądinąd i w przyszłym tygodniu będę z nim robił konferencję w Brukseli na temat europejskiej solidarności w czasach kryzysu. Jeżeli mógłbym takim małym komentarzem, znaczy Henkel argumentuje coś takiego i my się tu zgadzamy. Znaczy pan minister Kawalec, który był jednym z architektów transformacji gospodarczej, głównym doradcą Balcerowicza w latach 90. Znaczy jest pewna zgoda między panem Kawalcem, Henklem, co więcej nawet były główny ekonomista Europejskiego Banku Inwestycyjnego Alfred Steinher. No, znaczy wszyscy uważamy, że dzisiaj problemem jest takim, że euro zagraża Unii Europejskiej i wspólnemu rynkowi. Znaczy argumentacja Henkla jest taka, że on oczywiście on lansuje ten pomysł Northern Euro, do którego jesteśmy trochę sceptyczni, natomiast faktycznie zgoda jest taka i bardzo wielu prominentnych ekonomistów się zgadza, że to najbardziej konkurencyjne gospodarki powinny wyjść ze strefy euro, gdyż tak naprawdę euro dzisiaj stało się pułapką, gdzie kraje, które utraciły konkurencyjność z jakichś tam względów, to są w bardzo nieciekawej sytuacji. Więc i rozmawiam wielokrotnie z Henklem i Henkel uważa, i tu się z nim zgadzam, że tak naprawdę gra dzisiaj jest dużo większa. Znaczy dzisiaj gra jest o to, żeby wspólny rynek przetrwał, ale już niekoniecznie nawet w tym sensie, o którym pan profesor mówi, mianowicie, że to Anglia miałaby wyjść. Tu jest problem taki, że dzisiaj euro doprowadziło między innymi do tego, że faktycznie, znaczy jest ten problem tego pęknięcia między elitami, o którym pan profesor mówił, ale de facto, znaczy jeżeli nie będzie demontażu Unii Monetarnej, a w tym, znaczy przynajmniej demontażu tego kształtu, który jest dzisiaj, to naprawdę może mieć bardzo negatywne konsekwencje i doprawić do jakiegoś załamania społecznego i rany na banki na południu. Więc pod tym względem Henkel ma rację, co do euro jestem sceptyczny, ale wyjście jest przynajmniej w opinii bardzo wielu kompetentnych ekonomistów rzeczą konieczną. Więc jeżeli mógłbym prosić pana profesora jeszcze o tym, bo tu chodzi o wyjście, tak? Znaczy Henklowi chodzi bardziej o to, że dzisiaj południe jest w bardzo tragicznym stanie. Co więcej, następny kraj w kolejce to Francja. I tu jest, zaczyna się prawdziwy problem, bo tego nikt nie zbrylautuje. Tomasz Grossach, jestem z Uniwersytetu Warszawskiego. Do mikrofonu proszę. Bardzo dziękuję za niezwykle ciekawe wystąpienie. Ja chciałbym się odnieść do tej metafory imperium, czy powiedzmy konstruktu akademickiego, o którym pan profesor zresztą pisze od wielu lat. W tym kontekście, że jednak imperia, to co charakteryzowało historyczne imperia, to była pewnego rodzaju siła elit metropolitalnych, które opierały się na pewnej wspólnocie często etnicznej czy kulturowej. I drugi element to pewna tendencja do ekspansjonizmu i w momencie, kiedy ta druga cecha słabła, to najczęściej był to jeden z przejawów kryzysu właśnie imperialnego, czy początek, wręcz końca imperiów. Więc jeśli chodzi o tą drugą kwestię, widzimy, że istnieje pewnego rodzaju pod wpływem kryzysu, ale być może innych czynników strukturalnych związanych ze słabością polityki zagranicznej, powiedzielibyśmy polityki imperialnej, od czasów wschodniego poszerzenia w zasadzie jest, możemy mówić raczej o pewnym załamaniu czy takiej strukturalnej słabości tej cechy ekspansji zewnętrznej, którą kryzys w strefie euro tylko pogłębia. Więc to nasuwa tezę, że jeżeli mówimy o imperium, to jest to raczej imperium w stanie schyłku lub takiej strukturalnej słabości. I w związku z tym pytanie, czy mimo wszystko warto tego imperium słabnącego
które prawdopodobnie wcześniej czy później ulegnie załamaniu, jakiemuś kolapsowi, rzeczywiście bronić i przy nim, że tak powiem, obstawać? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy kwestii metafory imperialnej również w odniesieniu do tych elit metropolitalnych. Otóż to, co pokazał 2012 rok z całą wyrazistością, to jest kolejne pęknięcie, chyba pan profesor o tym też wspomniał, w łonie elit europejskich, przede wszystkim z jednej strony niemieckich i tego obozu państw bogatych, Finowie, Holendrzy przede wszystkim, oraz po drugiej stronie Francuzi i ich sojusznicy z południa Europy. Bardzo wyraźny spór, który ma z jednej strony odniesienie do tego, kto będzie pokrywać koszty wychodzenia z kryzysu w strefie euro. Z drugiej strony jednak również geopolityczny, choćby w tym wymiarze, że Francuzi jednak obawiają się nadmiernego wzmocnienia Niemiec i z całą pewnością Niemcy w ramach tego imperium nie będą w stanie osiągnąć pozycji metropolitalnej, to znaczy hegemonii, która będzie kierować resztą imperium. Biorąc pod uwagę ten drugi czynnik, o którym mówię, czyli pęknięcie w łonie elit, na ile jest to rzeczywiście poważny czynnik destabilizacyjny, czy tylko raczej taktyczny, i czy on może raczej przyspieszyć to słanianie się imperium, czy też można go zbagatelizować. Bardzo dziękuję. Michał Bochowicz, aplikant adwokacki. Wydaje mi się, że zaczynając tak, wracając może do Woltera, to wydaje się, że przy całej uroku Katarzyna II nie miała aż tyle uroku, żeby zdobyć jego serce, tak jak się udało Władimirowi Putinowi zdobyć serce Gerarda Depardieu, prawda, który jako Francuz stwierdził, jako znany Francuz stwierdził, że Rosja jest wielką demokracją. Natomiast ja jestem prawnikiem, polityką zagraniczną, polityką międzynarodową, interesuję się, powiedzmy, nie naukowo, a jedynie hobbystycznie, czy jedynie przez fakt, że życie w zglobalizowanym świecie wymusza na mnie pewną znajomość faktów czy okoliczności. I na pewno, co z punktu widzenia osoby takiej jak ja było widoczne w zeszłym roku, to fakt, że na jesieni Unia Europejska otrzymała Nagrodę Nobla. Było to wydarzenie dość szeroko komentowane. Ja się zastanawiam, tak odchodząc od tej wielkiej polityki, zastanawiam się, jaka jest pana opinia, czy takie wydarzenia być może zmierzają do tego, że oprócz tej wielkiej polityki i tych wielkich polityków tworzy się coś takiego jak, powiedzmy, jakaś europejska tkanka społeczna, coś tacy europejscy obywatele, którzy mimo tych wszystkich narodowych interesów, czy narodowych poglądów, czy egoizmu są w stanie w jakimś czasie krótszym czy dłuższym zdobyć wpływ na to, jak będzie Europa funkcjonować, na to, jak będzie wyglądać i czy oni będą zapleczem dla tego teatru instytucjonalnego, o którym pan mówił, i być może oni byliby tym łącznikiem pomiędzy teatrem instytucjonalnym a teatrem politycznym. Dziękuję. Adam Strzembusz. Panie profesorze, nie wiem, czy to się mieści w pana tematyce, którą sobie pan na dzisiaj przygotował, ale mnie się wydaje, że takim niezwykle ważnym przyszłościowo elementem to jest pewna degeneracja systemu kapitalistycznego, która jest widoczna w całym świecie, a może w Europie szczególnie wyraźnie się zaznaczyła. Myślę tutaj o systemie, w którym ten wyścig za wzrostem polegający na coraz większej wydajności pracy, na coraz większym zróżnicowaniu materialnym różnych grup społecznych prowadzi do tego przy mechanizacji, przy automatyzacji, że coraz więcej jest ludzi niepotrzebnych, coraz więcej jest ludzi biednych, coraz więcej jest ludzi, którzy nie mają żadnych perspektyw życiowych. I ja myślę, że jak się na to patrzy z punktu widzenia tego, co się dzieje w Hiszpanii czy w innych krajach, to może być z punktu widzenia przyszłości Europy jeszcze poważniejszy problem niż tylko te wszystkie strukturalne, narodowe, nacjonalistyczne pęknięcia, o których mówił pan profesor. Czy
pan profesor by się z tym zgodził. Dziękuję. Tomek Kozłowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa. No i w kontekście tego, o czym wspomniał profesor Strzembosz, szanowny panie sorze, drogi Janku, co sądzisz o tym potencjale, powiedzmy, ruchu oburzonych, ale głównie o tym, co się mówi w kontekście do bliskiego mi zagadnienia, którym się próbuje interesować, znaczy edukacji, tak, w skali europejskiej. Edukacja i wyników, to znaczy zatrudniania ludzi młodych. I właśnie tak jak wspomniał pan profesor, mamy rosnące bezrobocie, gdzie przykładem jest Hiszpania szczególnym, tak, ale rosnące bezrobocie wśród ludzi młodych, osiągających nawet podobno już w tej chwili 50%. Natomiast mam też takie pytanie bardziej sążnistej natury, że tak się wyrażę. Jak uważasz, jeśli, czy kiedy nastąpił taki, powiedzmy, grzech pierworodny w historii integracji europejskiej, to znaczy to pytanie, dokąd zmierza Europa, jest gdzieś tam oczywiście uwikłane w jej historię. Być może ta odpowiedź jest równie taka probabilistyczna, jak ta, znaczy odpowiedź na pytanie, czy ten grzech pierworodny został popełniony w tejże historii integracji, równie probabilistyczne jak pytanie o jej przyszłość Europy. Ale no przykład, o co mi chodzi. No, w kręgach takich biznesowych nie jest to, że tak powiem, moje pole ulubione. Tak mówię, staram się mówić właśnie naukowo, w sensie przedstawić problem. No powiedzmy wyrażany czasami w Financial Times, ale dosyć często, to jest takie zimną krwią powiedzenie, że właśnie to, co wszystko w tej chwili nas otacza, nie jest niczym dziwnym, a to dlatego, że integracja została zaburzona dość szybko, ponieważ to, co miało być wolnym rynkiem i wspólnym rynkiem i cztery wolności i tak dalej, że to się nigdy z punktu widzenia właśnie biznesowego nie stało. My mamy właśnie prawo pełne frazesów z punktu widzenia biznesu, natomiast nadal mamy różne podatki, różne spółki, różne systemy notarialne, różne systemy księgowe i tak dalej. Europa wspaniale została rozpisana jako ten pomysł na wspólny rynek gospodarczy. To się nie stało i to musiało pęknąć i pęka na naszych oczach, szczególnie właśnie w kontekście coraz bardziej większego skomplikowania globalnego i tego, że po prostu wyrosła nam potężna konkurencja w postaci właśnie Chin, a teraz i Brazylii, Indii. I tak dalej. Tak, z punktu widzenia prawnego to też mieliśmy taki bardzo ciekawy moment, zbieżny z tym momentem biznesowym, taki oto, kiedy Europejski Trybunał Sprawiedliwości, sędziowie tego Trybunału odkryli, że nie da się jednak poruszać w prawie, które będzie takie właśnie zupełnie postmodernistyczne, multicentryczne i tak dalej. I że traktaty traktatami, ale trzeba wprowadzić zasadę pierwszeństwa i prymatu prawa europejskiego nad prawem członkowskim. Co do dzisiaj jednak też nawet przy naszych, znaczy prawniczych możliwościach, skłonnościach do kiedykolwiek poruszania się po tekście i słowie, to nadal, prawda, jest to wielkie pęknięcie i to jest ten wielki dylemat. Tak, w biznesie on chyba jeszcze jest bardziej widoczny. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Panie profesorze. Zacznijmy od tyłu może, bo to są takie bardzo fundamentalne pytania, na które ja oczywiście nie mam odpowiedzi, której bym do końca pewny. Ja mogę wam tylko powiedzieć, znaczy jak mówił Leszek Kołakowski, ja nie mam poglądu słusznego na wszystko, ale mam pewną wizję tego, jak to się dzieje i moim zdaniem to, że pewne zasady nie są wprowadzane w życie, na przykład jak cztery wolności, to jest normalną rzeczą historii. Wy jesteście konstytucjonaliści, wielu z was jest wybitnymi konstytucjonalistami. Wy wiecie, że konstytucje mogą mieć podobne rozwiązania, ale każde z tych rozwiązań funkcjonuje inaczej w różnych kulturach i historycznych okresach. I tak samo jest z systemem instytucjonalnym takim jak integracja europejska. Traktaty europejskie funkcjonują różnie, prawda, w Finlandii i na Cyprze. I to jest normalne. Problem polega oczywiście na rozbieżności, na egzekwowaniu, na interpretacji. To jest wasz codzienny chleb. Wy świetnie wiecie, tak samo świetnie wiecie, że nie ma jednego wytłumaczenia
na zjawiska patologii społecznej czy gospodarczej, tak samo jak nie ma jednego złotego środka, żeby z nimi walczyć. Ja się zupełnie nie znam na prawie karnym, prawda, czy penitencjarnym, ale w moim, znowu nie tak długim życiu w porównaniu do mojej prababci, która ma 99 lat, ja już widziałem w okresy, w których, prawda, przestępcy albo byli traktowani jako patologia i trzeba było zamykać za kratkami, albo byli traktowani jako pacjenci, którzy, prawda, którym trzeba pomagać, żeby wyjść z psychicznego dołka, albo jako produkt społeczno-klasowych, prawda, uwarunkowań. I każdy z nich, tych systemów historycznych, wprowadzał inne sposoby i zrozumienie przestępstw, prawda? I co ciekawsze, to nie tylko w procesie historycznym, ale również w państwach. Tak się złożyło, że na przykład Amerykanie lubią ludzi wsadzać za kratki, no, a my w Europie robimy dużo mniej. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego mówię, że ja się akurat specjalnie nie podniecam faktem, że pewne rozwiązania nie funkcjonują tak, jak sobie czasami autorzy wymyślili. Dlatego, że takie jest życie, powiedzmy sobie szczerze. Tak samo, ale pewne rzeczy są ważne. Dlaczego ja mówię na temat imperium? Dlatego, że imperium mi pozwala zwrócić uwagę na rzeczy, które w ramach integracji europejskiej były pomijane. Siła i struktura. Prawda? I ja nie chcę demonizować tego, ale ja widzę w ramach tego kryzysu, że to już nie jest tak, że mamy tylko prawa abstrakcyjne, których obowiązuje wszystkich i wszyscy na tym korzystają, że to toczy się gra dużo bardziej skomplikowana. I pojęcie siły z tego słownika europejskiego zostało zupełnie wykreślone, bo Unia miała właśnie być przeciwko polityce siły. Integracja była właśnie, żeby od tego wszystkiego odejść. I moim zdaniem odniosła skutek pozytywny w tej dziedzinie. Ja nie mówię, że tu przychodzę do pytania na temat Nagrody Nobla. Ja nie wiem, czy Nagroda Nobla powinna się przyznawać organizacjom czy tworom międzynarodowym, tak jak Unia, ale wiem, że jak mówimy na temat pokoju w Europie, żebyśmy dobrze zrozumieli, w XX wieku Europa spowodowała wojny, które nie tylko dotknęły Europejczyków, zdewastowały narody, ale również cały świat. W pierwszej wojnie światowej zginęło chyba 60 tysięcy Indyjczyków na przykład, którzy walczyli w ramach Imperium Brytyjskiego na całym świecie. Także i można powiedzieć, że rzeczywiście pokój w Europie ma wiele ojców i matek, prawda? Że to i Ameryka w tym pomagała, i rozwój gospodarczy, i różne inne rzeczy. Ale żeby powiedzieć, że integracja europejska nic z tym zupełnie nie miała wspólnego, to jest ekstremalny pogląd w drugim kierunku. Także to, że pewne rozwiązania nie odpowiadają ideałowi, czy twórcy pewnych projektów, czy po prostu literze prawa, to jest rzeczą moim zdaniem normalną, ale to nie oznacza, żeby negować cały dorobek integracji europejskiej. I stąd ja, pomimo wszystkich tych moich dylematów i krytycznych spostrzeżeń, w konkluzji powiedziałem, że bym zrobił bardzo dużo, żeby tą integrację utrzymać europejską, choć uważam, że ją trzeba wymyślić może na nowo. Problem, i tutaj profesor Strzembosz podniósł tę kwestię bardzo trafnie, problem jest w tym, że my na nowo musimy nie tylko wymyślić model współpracy europejskiej, ale musimy wymyślić model kapitalizmu i model demokracji. Bo nie tylko kapitalizm, demokracja jest w problemie też. Bo my wiemy, że w całej Europie partie polityczne nie są tym, czy były. Nie są już mostem pomiędzy wyborcą a państwem. Są praktycznie częścią machiny państwowej, bardzo profesjonalne, komunikujące się poprzez media
i właściwie nie odgrywającą roli, której my kiedyś w założeniu myśleliśmy, będą odgrywać. A z drugiej strony wiemy, że bez partii politycznych ten proces demokracji bardzo trudno wprowadzić w życie. Tak samo jeśli chodzi o inne podmioty, jak się mówi, czwarta siła media, toczy się duża dyskusja wszędzie, jak te media są coraz gorsze, ale jak też mają coraz większy wpływ. A już nie mówię o znaczeniu tak zwanych organów niepochodzących z bezpośredniego wyboru, takie jak banki czy sądy, prawda? Których rolę należy przemyśleć też. Dzisiaj się tu toczy bardzo poważna debata, czy decyzje na temat gospodarcze uderzających w miliony podatników mają podejmować centralne banki. I taka dyskusja pewnie się będzie coraz więcej toczyć na temat sądów też, które mają duże uprawnienia i trzeba się w tej rzeczywistości odnaleźć. Także to nie tylko kapitalizm musi się na nowo wymyśleć, musi się też demokracja na nowo wymyśleć i nie mamy pomysłu na to. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie mamy na to pomysłu. Bo te pomysły, które ja czytam moich kolegów, że wprowadzimy, prawda, głosowanie przez internet na zasadzie cotygodniowej, czy jakieś, to są takie bajki, prawda, powiedzmy coś, to nie będzie funkcjonowało i nie mamy pomysłu, jak zalegitymizować te decyzje, które dotykają coraz większe, szersze społeczne. Dlatego, że w ogóle pojęcie państwa się zmieniło. My możemy dyskutować, czy demokrację można zbudować poza państwem narodowym. Ralph Dahrendorf, ja jestem Ralph Dahrendorf Fellow w moim college'u, także ja znam dobrze jego pracę. Zawsze uważam, że demokracja jest ściśle związana z państwem narodowym. Ja jestem na ten temat bardziej optymistyczny. Uważam, że można, najpierw demokracja przecież była w państwie, mieście, później się jakoś przekształciła w państwo narodowe. Dzisiaj trzeba na nowo wymyślić może ponad strukturą państwową, ale ja wiem, że państwo się też zmieniło, że to państwo, które było państwem narodowym, nie jest więcej państwem narodowym bez względu na tą całą retorykę narodową, zwłaszcza tutaj, ale też we Francji czy innych krajach, tylko zostało się państwem rynkowym, który nie istnieje coś takiego jak konsensus społeczny i interes narodowy zrozumiały w klasycznym znaczeniu, a obywatel jest coraz bardziej przestrzegany jako konsument. I nie wchodzę w tą dużą dyskusję, ale chcę wam pokazać, że to nie są żarty, to jest bardzo poważny problem, jak funkcjonują społeczeństwa współczesne. Tak. I tak, i to jest komplikacja duża, dlatego że wyjście z kryzysu euro wymaga przemyślenia sposobu, w jakim prowadzimy gospodarki współczesne i widzimy na przykład, że dwa bardzo bliskie do siebie kraje ideologiczne, jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, prowadzą kompletnie odmienną politykę. Wielka Brytania po prostu zaciskanie pasa, spłacanie długu, niepobudzanie gospodarki. Amerykanie na odwrót. To pokazuje, jak się nam wszystkim w głowie zamieszało, że po prostu nie wiemy. Że ta idea, kiedyś Juncker powiedział, tak, my wszyscy wiemy, co trzeba zrobić, tylko żebyśmy później przegrali wybory, jest po prostu kompletnie nieodpowiedzialna. Bo po pierwsze nie wiemy, czym jest najlepsza droga, a po drugie, interes narodowy czy europejski w demokracji jest interesem publicznym. To nie jest dla ministra wymyślenie tego, tylko że chodzi, musi negocjować ze swoimi wyborcami treść tego interesu. I stąd te duże podstawowe problemy się nałożyły, nasze, nazwijmy to, małe problemy europejskie, ale tak się złożyło, że ten teatr europejski odgrywa bardzo dużą rolę. Nie chcę kontynuować na temat imperiów specjalnie. Chcę tylko powiedzieć tyle, że imperium dla mnie to nie jest kwestia siły i napinania mięśni. Imperium było w różnych formach i okresach sposobem zarządzania bardzo zróżnicowaną
zróżnicowanym dużym obszarem. W sposób inny niż państwowy. Państwo jednak, co zrobiły państwa i skąd był sukces państw po traktacie westfalskim? Że one potrafiły sprowadzić granice gospodarcze, kulturowe, militarne, administracyjne, prawne w jednym terenie pod jednym rządem. Imperia tego nie robiły. Imperia były dużo bardziej zróżnicowane. Były różne granice kulturowe, różne granice prawne, różne granice. Władza była zupełnie słabsza w centrum i peryferie miały duży sposób autonomii, negocjowały z metropolią i często wykorzystywały tę metropolię. Nawet w naszej niedalekiej przeszłości, pamiętacie, Związek Sowiecki zawsze narzekał, że wszyscy ich kosztują? W sytuacji, kiedy my nie jesteśmy w stanie zbudować państwa europejskiego, albo nie chcemy zbudować państwa europejskiego, musimy zastanowić się, co w tej sytuacji, jakie są alternatywy. Moim zdaniem nie ma powrotu do państwa narodowego, dlatego że po prostu ono nie jest w stanie funkcjonować efektywnie tak, jak się państwu narodowemu udawało funkcjonować w XVIII-XIX wieku. A już nie mówiąc o kwestii tego, że system państw narodowych doprowadził do wielu wojen. Ja bym nie był tak optymistyczny, że modernizm zaszedł tak daleko, że wojnę po prostu należy Ja pamiętam Joszka Fischer parę miesięcy temu w Berlinie, kiedy przedstawił zupełnie czarny obraz przyszłości, ktoś się go spytał, no to co, pani Fischer, to co będzie wojna? A on powiedział, no tak, może gdzieś na peryferiach, ale tu my jesteśmy zbyt cywilizowani. I to powiedział w Berlinie. Ja pomyślałem, co za arogancja. Co za arogancja. Także musimy mieć troszkę skromności i poczucia tego, że rzeczy nawet w najbardziej cywilizowanym środowisku przybrały charakter barbaryzmu w naszej historii. I musimy dlatego bardzo ostrożnie w tej grze się zachowywać. Stąd ja uważam, że wiele takich tanich argumentów na krótko mogą nas doprowadzić do czegoś dużo bardziej poważniejszego, czy w kategoriach gospodarczych, czy w kategoriach politycznych, czy niestety czasami w kategoriach również bezpieczeństwa. To nie jest tak, że ja się zgadzam z tezą, że rzeczywiście że jest coraz więcej, że różnice w Europie pomiędzy bogatymi i biednymi się rzeczywiście pogłębiają, ale to nie jest tak, że jest taki automatyzm, że biedni się zawsze buntują. Widzieliście zupełnie inną reakcję w stosunku do kryzysu na Łotwie, gdzie dochód narodowy spadł 25% z dnia na dzień w 2008 roku i w Grecji, gdzie on też spadł 25%, no, rozłożony na lata i jak widzicie zupełnie były inne reakcje społeczne, a z drugiej strony młodzi się zorganizowali w proteście przeciwko ACTA, a nie mobilizują się w proteście przeciwko głodowym pensjom albo zupełnie braku zatrudnienia w wielu krajach. To są rzeczy, które my nie jesteśmy do końca w stanie zrozumieć. Prawdopodobnie dlatego, że nie studiujemy ich wystarczająco, bo pieniądze na to się wszędzie obcina. Dzisiaj jak ludzie młodzi chcą zrobić karierę, to studiują tak zwany business i management. Prawda? A nie studiują historię i zachowań społecznych, a po części dlatego, że nawet gdy je studiujemy, to nie jest nam łatwo znaleźć właściwe recepty i odpowiedzi na te problemy i musimy w związku z tym zdać sobie sprawę z naszych ograniczeń. I stąd ja zacząłem z tą wróżką. Musimy zdać sobie sprawę z naszych ograniczeń. I czasami rzeczy są poza naszym wpływem. Wpływem jako jednostek i wpływem jako społeczeństw czy regionów. Ja nie mówię, że jutro będzie gorsze niż dzisiaj, ale to nie jest tak, że jest jakiś taki automatyczny ruch w stronę
automatyczny ruch historii na lepsze. Był on lepiej przez wiele, wiele lat, w szczególności u nas tutaj, ale trzeba na to zapracować. Zapracować wysiłkiem, ale też rozsądkiem. Taki jest mój pogląd ogólny na wszystko. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Kiedy jesteśmy w fazie jakiegoś poważnego kryzysu, obojętnie czy jednostkowego, czy narodowego, czy szerzej, no to właśnie zwykle jakieś radykalne rozstrzygnięcie możliwe było do przyjęcia, ale dzisiaj zapewne po doświadczeniu greckim i po tym, jak szef rządu niemieckiego nie pozwolił Grekom na demokratyczne zdecydowanie o swoim losie, to pewnie też Berlin nie zgodzi się na jakąkolwiek wojnę w Europie, a Federalny Sąd Konstytucyjny zatwierdzi decyzję rządu niemieckiego właśnie o nielegalności możliwości podjęcia jakichś działań zbrojnych jako niezgodny z niemiecką konstytucją. Zapraszam Państwa na kolejne wykłady, które będziemy mieli w tym roku. W lutym mogę już zdradzić nazwisko, bo wszystko jest ostatecznie zatwierdzone. Wykład na temat warunków prowadzenia innowacyjnej gospodarki będzie miał szef ważnego think tanku ekonomistów, profesor Hausner, były wiceprezes Rady Ministrów. W marcu wykład będzie miał profesor prawa konstytucyjnego, europeista Włoch. W maju wykład będzie miał profesor prawa konstytucyjnego z Ukrainy. Potem najprawdopodobniej będzie wykład miał polski dyplomata. I na koniec tego roku, przed wakacjami, znowu ekonomista, bardzo znany i myślę, że no, kapkę w lepszych będziemy nastrojach, przynajmniej tak zapowiada nasz minister finansów. Co prawda nie mamy jako Trybunał Konstytucyjny takiej pozycji, żeby uznać te nadzieje ministra finansów na lepszą drugą połowę roku za zgodne z konstytucją czy niezgodne z konstytucją. Ale jeżeli to, do czego wzywa pan profesor Zielonka, że mamy jeszcze ciężej pracować i rozsądniej planować naszą pracę, a wyjdziemy na prostą w Europie, to może rzeczywiście w drugiej połowie roku będzie nieco lepiej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam do naszego foyer i zapraszam oczywiście na kolejne spotkania, które tutaj z panem profesorem, prezesem Biernatym, z panią sędzią Wronkowską organizujemy i dla siebie, i dla wszystkich tu zebranych, i polecam łaskawej pamięci robienie dobrej propagandy naszych spotkań, bo bez dobrego PR-u oczywiście nie ma sukcesu. Dziękuję bardzo. Powinienem powiedzieć, czasami lepiej zrobić mniej niż więcej.